Ostatnio odbyły się zawody o tytuł najlepszego klanu World of Tanks w Europie. Podczas tych bitew wielu widzów okazało zdziwienie wyborem pojazdów przez międzynarodowe ekipy. W składach widzieliśmy m.in. 113, T-57 Heavy, ISA-7, amerykańską E4, co najlepsze, nawet niemiecką Artę GW typ 100. Co to ma być? Dlaczego oni na to grali? Na te wszystkie pytania postaram się dzisiaj odpowiedzieć i do tego wskażę najbardziej opłacalne pojazdy do odblokowania pod klanówki na dzień dzisiejszy. Na wstępie chciałbym jednak przypomnieć, że sponsorem naszego kanału jest Allegro i serdecznie zapraszam na ich stronę Allegro.gg, gdzie znajdziecie bardzo fajną strefę sprzętu, gier i premier. Oczywiście link znajdziecie w opisie i będzie mi bardzo miło, jeżeli podczas zakupu jakiegoś produktu skorzystacie z mojego linku. To m.in. dzięki Allegro jestem właśnie w stanie organizować dla Was liczne giveaway'e ze złotem do wygrania. A teraz wróćmy do naszych czołgów. Na początek dwie kluczowe zasady. Po pierwsze, turnieje rządzą się swoimi prawami. Nigdy nie porównujcie turnieju do bitew klanowych na mapie globalnej, natarcia, a co dopiero twierdz. W turnieju wybierasz skład idealny pod mapę. Graczy wybierasz na długo przed startem i dzięki temu możesz mieć skład idealny. Do tego dowódca ma wiele dni na przygotowanie taktyki, a dla porównania w natarciu masz chwilę i bierz to, co kapitanowi przyjdzie do głowy, korzystając z dostępnych środków, czyli czołgi i tak dalej. 2. Jeżeli nie gracie WOTA długo, albo idzie wam po prostu nieźle, nie starajcie się na siłę porównywać do najlepszych graczy, bo tacy startowali w tych rozgrywkach. Oni mogą grać czymś skomplikowanym, bo potrafią, bo poświęcili na to dużo czasu, a wy przykładowo jeszcze nie umiecie, bo dopiero się szkolicie, uczycie, prawda? Trzeba sobie dać też czas. Dlatego często w lepszych klanach widujemy właśnie magazynki, a w średnich i słabszych wybiera się więcej TD-ków i typów 5 heavy na zamknięte mapy. No więc, co jest z tymi czołgami często odradzanymi przez czołgistów typu amerykańska E4? Dlaczego nie E3, skoro każdy mówi, że twardsza i lepsze działo? Słuchajcie, powód jest badanie prosty. E4 ma wieżyczkę, jest zwrotniejsza i podczas walki w mieście to się bardzo przydaje. Często jest tak, że trzeba kogoś, kto osłoni typa i ma dużo penetracji. E3 byłaby spoko, ale ją coś może objechać, a E4 no już trudniej, więc dlatego pakujemy E4. Ładuje podobnie, a wie, że ma. Co dalej, słuchajcie? Dlaczego na przykład 113, skoro strzela za mniej niż obieg 277, jest wolniejsza? Słuchajcie, czasami 113 przydaje się bardziej, bo więcej zniesie, może robić sagecrapa i do tego ma więcej hapa, lepszą szybkostrzelność, także to też ma bardzo duże znaczenie, kiedy jesteś najlepszym graczem. Tak naprawdę twoja skuteczność wynosi 95-100%. Na krótkim dystansie wszystko będziesz przebijać, chyba że będziesz miał pecha, więc wtedy ta szybkostrzelność jest mega kluczowa, połączona z mobilnością. A przykładowo, dlaczego ktokolwiek bierze takie dziwne arty jak GW typ 100, słuchajcie, to nie jest zła arta. Często mówi się o tym, że rób artę amerykańską, brytyjską. Niekoniecznie. Czasami potrzeba coś, co we wszystkim jest dobre, nie ma żadnego słabego punktu. I taka jest właśnie niemiecka arta. Kiedy już ustawi się, ładuje szybko, wali za dużo, ma duży zasięg rażenia odłamkami, jest spoko, tylko tyle, że musi gdzieś stanąć, bo faktycznie długo jej zajmuje przestawianie się. Ale jak dobrze stoi, no to kurde, czym się przejmować, więc powody są banalnie proste do wytłumaczenia. Teraz lecimy już z oczywiście polecanymi przeze mnie czołgami. Postanowiłem, że najlepiej będzie przedstawić wam pojazdy w pewnym układzie. Na początek czołgi pierwszego stopnia, tak zwane kluczowe, które stanowią podstawę składu w niemal każdej bitwie klanowej. Jeden z nich wręcz trzeba mieć. I uwaga, na początek czołgi radzieckie szczególnie fajne, bo łatwo je zdobyć, droga do nich jest przyjemna i no, mając je tak naprawdę nie macie wymówki, że mieliście gorsze czołgi, więc jeden radziecki ciężki obiekt 277. Słuchajcie, duża penetracja, bardzo dobra mobilność, lepsza niż IS-7 na prostej, do tego po prostu pancerz, który swoje zniesie. Dalej med, obiekt 140, ktoś powie, halo, 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 to jest gówno, nie rób tego. Właśnie, że nie, czołg ten jest potrzebny, bo w słabszych klanach średnich,
nie każdy ma obiekta 907 i wtedy 140 jest wręcz musem, a obiekt 430 jest za wolny niestety na mapy typu malinówka, gdzie trzeba szybko wjechać na młyn, na samo wzgórze. Dalej mamy najpopularniejszego w topowych klanach obiekta 907 i tutaj no powiem tyle, jak go masz, to super, jak nie masz, da się bez niego żyć, coś tam się wykombinuje, także nie przejmujcie się, jeżeli go nie macie. Pewnie jeszcze będzie szansa go kiedyś zdobyć, mówi się o końcówce tego roku w najbliższej kampanii. Dalej, chiński czołg ciężki, WZK-111-5A. To jest oczywiście na przykład mój typ na mapy miejskie, gdzie potrzebuję coś szybszego z większą szybkostrzelnością niż obiekt 277, bo WZ-ka, słuchajcie, ładuje szybciej i w walce 1 na 1 wydaje się być lepsza, także WZ-ka, słuchajcie, jak najbardziej przydaje się. Podstawa mapek miejskich w klanach średnich, typ 5 heavy, no słuchajcie, no chyba każdy o tym wie, że jest to proste, wbić to też się da w miarę, także czołg mega fajny, na mapach zamkniętych cudo i brytyjski wieżowiec Super Conqueror. Czołgi tego typu przydają się na mapach, gdzie liczy się opuszczenie działa, gdzie przydaje się wieża i mobilność nie gra aż tak dużej roli, więc to, słuchajcie, jest podstawa niemal każdej ekipy i teraz przechodzimy do czołgów drugiego stopnia, które są ważne, troszkę trudniejsze, ale też są kluczowe, tylko ich weźmiecie 2, 3, czasami może 4, 5, ale zwykle tylko jeden taki pojazd będzie w ekipie. I tutaj mamy na przykład TDK STRV-103B. Słuchajcie, takie TDK jak ten są mega kluczowe na mapy otwarte, gdzie potrzeba coś, co jest celne, dobrze się ukrywa i STRV jest perfekcyjny. Jeżeli umiesz kampić, rób go, na pewno się przydasz w klanie. Dalej mamy 113. Ją wpakowałem tutaj głównie dlatego, że nie każdy ma WZ-y, nie każdy ma obiekta 277. Jak weźmiesz 113, aż tak dużo nie tracisz. Dalej jest teraz bardzo popularny obiekt 430U. Ale ja wam powiem tyle. Ja tego pojazdu tak bardzo nie lubię na klanówki, bo on jest za wolny. Oczywiście, ma fajny damage na strzał, ale to już lepiej wziąć czołg ciężki. Pojedzie podobnie, albo nawet szybciej. Do tego, słuchajcie, ma większe uszkodzenia, taka sama penetracja, więcej hapa, no po prostu przydaje się, ale bardziej jako uzupełnienie na niektóre mapy, gdzie liczy się nieprzybijana wręcz wieżyczka. Kolejny pojazd to dzik. I one były podstawą jakiś czas temu, ale wiadomo, sytuacja w grze się zmienia i teraz dziki, przydają się, ale 2-3 czasami jeden. Warto go mieć, jak go macie, nic nie tracicie, ale to już nie jest mus. Potem mamy Testo LT, pojazd typowo dla graczy mega doświadczonych, którzy potrafią robić rozpoznanie, wiedzą, gdzie są krzaki, które są najlepsze i tak dalej. Potem jest I7 i tutaj ktoś zaraz wypomni mi, że mówiłeś, żeby go nie robić. No właśnie, nie mówiłem, żeby robić go jako priorytet, ale jak go macie, to też spoko, czasami ma sens, nawet większy niż czołgi kluczowe, które wymieniłem na samym początku. Potem jest Baczat, znowu czołg mega ważny, ale w ilości 1-2. E3, E4, TDK znacie, oba przydatne na mapy miejskie. Jest AMX-50B dla bardziej zaawansowanych i Arta Conqueror GCT-92. Najpopularniejsze arty na dzień dzisiejszy na klanówkach, także to, słuchajcie, są czołgi, które zdecydowanie też polecam robić. Jeżeli umiecie nimi grać, super. I czołgi trzeciego stopnia. Uwaga, rzadko wybierane, ale jak już macie kilka czołgów wymienionych powyżej, to możecie je sobie zrobić na randomy, for fun i też czasami może nawet pod klan. I tutaj wymieniamy T-57 Heavy, czasami go spotkacie na Himmelnensku, Patton, czasami jak potrzeba coś na wieżę, jak Panzer S100, mój w ogóle faworyt ostatnio, robię nim regularnie 3-4-5 tysięcy, no bo strzela po 1000 i wszystko przebija. Tyle tylko, że mapa musi się trafić. Jest bardzo ograniczona liczba map, gdzie ten pojazd się przyda. TVP, typowo do łapania czegoś, co ma mało HP, jakiś baczat, jakiś light, który próbuje wjechać w kluczową pozycję. Wtedy bierzesz TVP-ka i ono daje szybko pociski 4 i robi robotę. Przydaje się? Przydaje. Kranwagn do gry na wieżę. Rzadko bo rzadko, ale no wiadomo, może być. S100 jako zastępstwo typów, ale słabe zastępstwo. Badger, Maus, Arta niemiecka i K91, nowo dodany średniak. Mimo wszystko rzadko widywany. I słuchajcie, to są pojazdy, które, mówię, lepiej ich nie robić, ale jak zrobicie albo już macie, to pali ich, niech sobie będą.
Może kiedyś ktoś wam powie, a weź go, a niech ma. I czołgi czwartego stopnia kompletnie bezużyteczne, celowo wymieniam parę, bo szkoda czasu na wszystkie. Słuchajcie, Grill 15. Kiedyś jak ktoś grał w OTO, to pamięta, że jeździły po 2-3. Teraz STRV zjada grilla na śniadanie, grilli się nie używa. Dalej jest, słuchajcie, chiński 121. Ten met jest wymieniony przeze mnie dlatego, że już lepiej wziąć bieg na 430, po prostu nie ma sensu brać 121. Po co, kurde? Dalej obieg 268. No, kto go widział ostatnio na klanówce, niech podniesie rękę do góry. Leopard 1. Kiedyś go widziałem, ale też było to dość dawno temu. I słuchajcie, jeszcze jest na przykład francuski AMXM 454, który nie ma penetracji. Niech idzie do kitu, papa żegnaj. Jest jeszcze tutaj wiele czołgów do wymienienia, ale ja nie będę na nie tracił czasu, bo po co? To i tak jest do kasacji, albo do sprzedania, albo do jeszcze innej czynności. Ale na randomach te pojazdy mogą mieć sens. Uwaga, wymieniam jeszcze raz tutaj powód. To się nie nadaje na klanówki, bo zwykle jest coś lepszego, popularnego i dlatego te pojazdy są przekreślone. Kiedyś mogły być dobre. I tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o budowanie ekipy, pojazdy, które musicie robić. I teraz ktoś powie, że no tu się nie zgadzam, tu się nie zgadzam. Słuchajcie, można się nie zgadzać, to jest moja opinia, którą buduję na podstawie oglądania bitew, na podstawie dowodzenia, na podstawie opinii innych dowódców, także to nie jest tylko moja opinia wzięta z palca. Potrzebowałem sporo czasu, aby wybrać te pojazdy i doszedłem do takiego wniosku. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że na pewno pewnie będą jakieś argumenty, że to się przydaje bardziej, to rzadziej, ale mniejsza. Wydaje mi się, że taka wiedza jest najistotniejsza i to jest po prostu priorytet, jeżeli chodzi o czołgi do robienia, czołgi pierwszego i drugiego stopnia. Także dziękuję wam bardzo za uwagę, napiszcie co o tym sądzicie i do zobaczenia. Cześć!